No cześć, witajcie. Jest 3:40. A ja zamiast spać postanowiłem wyjechać do Francji. Tak, do Francji. Fuck sake. Nie, to jest za duża kamera, muszę na mniejszy kaliber zmienić. Ogólnie plan był taki, by wyjechać w 2:30, ale nie umiałem spać i po półtorej godziny leżeniu na łóżku, takiego bezczynnego leżenia w łóżku i po prostu nie umiałem zasnąć, postanowiłem wyjechać bez snu. Dlatego, że jestem dziwnie pobudzony. Czy wspominałem, że na mecz Polska-Niemcy? Już jestem zmęczony. Jest 4:30, coś koło tego. Jadę na mecz Polska-Niemcy. Przepraszam, jestem naprawdę zmęczony. Wraz z Coca-Colą. To właśnie dzięki nim mogę jechać. A teraz idę spać. Mam jeszcze 2 godziny do zbiórki. 3 godziny do odlotu. Około. Będzie dobrze. Zimno mi się zrobiło, musiałem silnik odpalić na chwilę. Nie wiem, ile jeszcze do zbiórki. To jest godzina, półtora. To będzie długi dzień. Albo w zasadzie 2 długie dni. Dzień dobry! 2 godziny później. Nie żyję. No, całkiem sporo tego jest. Śniadanie. Teraz wlatujemy. O, czekajcie, brudni jesteście. Już lepiej. Troszkę niewyspani, ale na szczęście po śniadanku, co udało się zrobić. Ja już prawie nie mam kataru i prawie już nie kaszlę. Także jest serio dobrze. Francją lecimy. Polska! Teraz to będziemy lądowali. Dzień dobry, Francjo. No i to lecieliśmy. Cali i zdrowi. Trochę jestem zmęczony, ale będzie dobrze. Będzie dobrze, nie? Musi być dobrze. Musi być dobrze. Ula, królowo Coca-Coli. Nie wiem, jak to zrobiłaś, ale. Ale serio, szacun. Naprawdę, szacun. Takiego widoku się nie spodziewałem. Jak powiedziałaś, że będzie fajny widok, to spodziewałem się fajnego widoku, a nie zajebistego. No jak dla mnie. Teraz już mi uwierzysz. No serio. Ten Ultimate Access to chyba robi swoje jednak. Czy się tym najem, to nie wiem, ale wygląda nieziemsko. Coca-Cola by mnie podeszła, Coca-Cola. Żegnaj, piękny widoku. Żegnaj lunchu. Pa, pa, pa. No w takim miejscu to jeszcze nie byłem, serio. Jak oni jeżdżą? Co? Aha, ja myślałem, że obucholowany, okej.
Okej, ale to jest Luftwaffe, nasza główna atrakcja. I wieża Eiffla w tle. Dobra, mam nadzieję, że coś złapałem. Spoko, spoko. Jesteśmy już w hotelu, szybki ogar. Ładujemy już sprzęty RVDA. Zaraz lecimy. W ogóle, czy ja cię przedstawiłem we vlogu? Ale no może nie teraz. W gacia tam biega. W każdym razie potem przedstawię mojego kumpla z Fangola. Aczkolwiek, co jest istotnym faktem, to to, że poza tym, że wszystko jest super na wypasie, to jeszcze dostaliśmy prezent od Coca-Coli. Czyli ogromną paczkę prezentów, którą chcę tu unboxować z wami. Począwszy od czapki, kubka, koszulek, bluzek i innych, które tu już też są z innych paczek powyciągane. No ja nie wiem, czym sobie zasłużyłem na coś takiego, naprawdę no. Jestem tak podjarany tematem jutrzejszego meczu, tego całego przyjazdu. Pewnie zastanawiacie się, jakim cudem ja, Rezi, będąc fanem motoryzacji, a nie bardzo piłki nożnej, wylądowałem na meczu Polska-Niemcy, Euro 2016, Francja-Paryż. Zaczęło się od tego, że to właśnie wam chciałem to wszystko pokazać i zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby przedstawić wam jak najbardziej wszystko, co mnie tutaj spotka. Ultimate Access pozwala mi na wiele fajnych możliwości, gdzie będę mógł wejść z kamerą i pokazać wam fajne elementy, takie jak murawa, takie jak szatnia i wiele innych, które mieszczą się w tym pakiecie. Zbieramy się zaraz, lecimy na małe zwiedzanie jeszcze miasta. Ja w Paryżu osobiście jestem pierwszy raz, jest tu pięknie, jest naprawdę niesamowicie. Jaram się jak dziki. To jak oni jeżdżą i to dookoła to jest rondo wszystko. Że to jest szalone. O, o co chodzi? Co się dzieje w ogóle? Ale tam jedziemy, a tu skręca. Ja nie wiem. Ładnie tu, nie? Mi się podoba. Mamy wycieczkę po Sekwanie. Jestem z tobą, spokojnie, jestem z tobą, przeżyjesz. To tylko woda. Co prawda nie mam ratownika, ale aspirowałem do tego mieć ratownika. Mam na pewno nurka. Umiesz także pływać? Umiem pływać. Pływam no długo. Pływam i pływałem długo, mam nurka, więc jakby było coś pod wodą do zrobienia, ja też mam to zrobię. Masz nurka? Pewnie. Masz chorobę morską? Tak. Wytłumaczcie mi to, bo ja tego nie rozumiem. No, miodzia. Spójrzcie na to. Niesamowity efekt. Świetne, serio. Obawiam się tylko, że może być taki problem, że nie synchronizuję tego wraz z tymi plikami z tej kamery. To zabrał mój ser. Dzisiaj pożyczyłem mu książkę Kto zabrał mój ser. I po tej, jak przeczytał tą książkę, ma 60 stron, powiedział, że ma ogromną od na ser. I przed chwilą pani przyszła, powiedziała, że czy sera, chłopaki. Dziękuję. Francuski ser, francuski chlebek, można jeść. The other one, this is different, huh? This one is Comté, which is really good, this one. I teraz jest pięknie. Switzerland. Romania one, yeah. Wow, okay. Switzerland is out. Yeah. Why? Switzerland is not bad. Romania is not that good. Romania is that small. Drugi mecz, zdaje się. Romania played the opening game against France. France. Yeah. Yeah, Switzerland lost the second game. Jesteśmy w hotelu. Jesteśmy też trupami, a na pewno ja. Brak snu w nocy odzywa się i to tak bardzo skutecznie. To
jest moja kołderka. To? To jest to coś, co... Narzuta. Narzuta właśnie. Moja kołderka dzisiejsza. Nie, tak serio, to krótka drzemka, 15-minutowa, kolacja i dalsze zwiedzanie. A teraz idę spać. Ogólnie to finał jest taki, że w zasadzie to zaspaliśmy, ale już jesteśmy na miejscu. I to wszystko przez ciebie. Ty zaspałeś. Znaczy to ja spałem, ale to ty zaspałeś. Jesteśmy na... Ja nie wiem, gdzie my jesteśmy. Ale zjemy sobie dobre jedzenie. Pójdziemy spać, ale nie wiemy kiedy. Tylko nie najedz się tym, przyjacielu. Francja strasznie przypomina mi Chorwację. Są strasznie wąskie te niektóre drogi. Wszystko jest blisko siebie, takie ściśnięte, wysokie budynki w miarę, kamienice stare i tak dalej. W ogóle sam zresztą klimat i sceneria jest mega podobna. Dzieje się dużo, strasznie dużo. Chociaż dzisiaj bardziej tak w kategorii zwiedzania i poznawania różnych ciekawych miejsc, które nie miałem okazji nigdy wcześniej zobaczyć. Fajna sprawa. Mam nadzieję, że i wy też w jakiś sposób to też fajnie zobaczycie. A jutro już konkrety. Konkrety piłkarskie, które będę w stanie wam jakoś przedstawić. Jaram się niesamowicie. I sam jestem ciekaw, jakie emocje jutro nas, a zarazem też mnie, obejmą. Jestem ciekaw tego, co się będzie działo jutro. Ale to dopiero jutro. Ogólnie świetna sprawa, że Coca-Cola dała taką możliwość, bo dzięki temu, że mam współpracę z Coca-Colą, nie kończy się to tym, że siedzę w domu, robię jakieś posty i mówię, kupujcie kole, bo to w ogóle nie o to w tym chodzi. Super ta współpraca jest o tle z tego względu, że oni dają mi też, że tak powiem, materiał. A tym materiałem jest to, teraz taki wyjazd na Euro, co pozwala mi zarejestrować to wszystko, przedstawić wam w fajny sposób. Przez na czerwonym, ciekawe, czy będę miał mandat. O, już na zielonym! I to jest super, i to mi się mega podoba. I ja bym więc taki współpracy. Także ja wracam do restauracji, bo tam ekipa czeka na jedzonko. W ciągu dalszym zasadzie, bo tam jemy i jemy. Jak to we Francji. Teraz Francja wygrała mecz. I to, co się dzieje na ulicy, to jest niesamowite, bo wszyscy krzyczą, wiwatują, śpiewają hymn, trąbią wszystkie samochody, nie wiem, czy słyszycie. No po prostu wszyscy się bawią i to jest niesamowite. To jest właśnie piękne, bo wiele z was na pewno będzie się zastanawiało, co Rezi robi na meczu. I to jeszcze z takim dostępem, skoro nie jest takim zagorzałym fanatykiem. A dla mnie najistotniejsze jest to, jakie tu emocje można przeżyć i to, co się w ogóle teraz dzieje w tym momencie, kiedy to wszystko się odbywa. I to wszystko chcę wam pokazać, ponieważ dostałem taką możliwość. Sami zobaczcie. Wiwatują, wiwatują! Turu! Masakra! W ogóle to rondo jest niesamowite, to jest tak piękne. To jak ci ludzie w tym rondzie jeżdżą, to jest jak Indie. Tylko że tutaj wszystko tu inaczej wygląda, bo to jest po prostu ładniej. A są Indie, jeśli chodzi o drogę i tu wszyscy jeżdżą jak chcą, zauważcie, oni tu nie mają pasów. Takie rzeczy nie istnieją. Pięknego! Masakra! Niesamowite sprawy. To jest co? Wiwatują, wiwatują. Uciekamy przed deszczem. Uwaga teraz, tak, tak, tak. Powinniśmy lecieć, co? Aaaa! Będzie kamera mokra cała. Telefon mi jeszcze dzwoni, nie wiem czemu. A my musimy uciekać. Na piwo!